Idea otwartej przestrzeni zagościła w działalności, w programie działalności Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu niemal od początków jego istnienia. Raszewy i Tłokinia to taka klamra, rama, która spina jakby 25 edycji plenerów, spotkań plenerowych, które odbyły się w różnych miejscowościach byłego województwa kaliskiego. Za mną pałac w Tłokini, który pozostał i podejrzewam, że pozostaje w pamięci wielu artystów goszczących tutaj na kilku plenerach. Dzięki wspaniałej atmosferze i mecenatowi gminy Opatówek, nieodżałowanemu Janowi Wolfowi, klimat twórczy był tutaj wręcz nieprawdopodobny. Wiadomo, że artyści przyjeżdżają z różną wartością swojego talentu, z różnym spojrzeniem na sztukę, mają też różne temperamenty. Także tworzyła się tutaj niesamowita mozaika wszystkiego, i sztuki, i osobowości jednocześnie. Gośćmi naszych plenerów byli artyści różnych środowisk. Byli to artyści związani ze środowiskiem kaliskim, byli goście z Polski oraz artyści z krajów Europy, z krajów, w których miasta były zaprzyjaźnione z miastem Kaliszem, między innymi chodzi o takie państwa jak Belgia, kiedyś Holandia, Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina. Niektórzy artyści docierali do nas parokrotnie. Na mapie ich podróży artystycznych ta Tłokinia pojawiła się kilka razy. Do nich należeli Katarzyna Winczek, Benedykt Kroplewski, Tadeusz Wolański, Andrzej Nawrot. Artyści, poruszając się po parku, poruszając się poza terenem tego otoczenia, spotykali się z ludźmi. Na terenie parku odbyły się zajęcia w przestrzeni z dziećmi i ta kontynuacja zajęć polegała również na tym, że istniała, to jest troszeczkę zaprzeczenie idei pleneru, że w pałacu istniała bardzo duża pracownia, gdzie artyści korzystali z tego komfortu jakby pracy w jakiejś otwartej przestrzeni, nie we własnych pokojach, ale gdzie również prowadzili zajęcia i wykłady z dziećmi. Dzięki staraniom gminy Opatówek mogliśmy zwiedzać dalsze okolice tego terenu, jak też dochodziło do spotkań bardzo sympatycznych, czy na terenie Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, czy w Bibliotece Miejskiej, spotkania indywidualne z ludźmi, z mieszkańcami też miały miejsca i też wyglądały niezwykle barwnie. Po prostu artyści wzbudzali wielką ciekawość swoją pracą gdzieś tutaj w okolicy. Finał każdego pleneru to dwie wystawy poplenerowe. Pierwsza miała zawsze charakter roboczy i odbywała się w miejscu lokalizacji. Jeśli chodzi o Tłokinię,
miała miejsce właśnie w tej pracowni, w której odbywały się zajęcia. Mimo pewnego dyskomfortu, jaki posiadali twórcy, ponieważ nie wszystkie prace osiągnęły apogeum swojej wartości, były prace niedokończone, myślę, że dość otwarcie podchodzili do takiej koncepcji, bo wiadomo było, że w niedługim terminie odbędzie się taka już prawdziwa wystawa albo w Galerii Biura Wystaw Artystycznych, albo też w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Powiem taką ciekawostkę, chcąc tę uroczystą, ale roboczą wystawę jakoś podkreślić i zrobić ją sympatyczną, postanowiłam, że pozbieramy kwiatki z okolicznej łąki, na której też malowali artyści, ale jedyną osobą, która zareagowała na moją prośbę, był profesor Tadeusz Wolański. No i proszę sobie wyobrazić profesora, który na łące naprzeciwko właśnie pałacu i parku zbiera bardzo poważnie kwiaty, tworząc przepiękne bukiety później tej sali naszej prowizorycznej wystawowej. Znajdujemy się prawie dokładnie w miejscu ulubionym przez malarza Stanisława Mazusia, malarza znanego w Polsce, ale też poza granicami, ma pracę w Galerii Uffizi. Stanisław Mazuś lubił tereny parku i specjalnie nie szukał innych jakby wariantów przyrody. On, jak i inni artyści, kontynuowali współpracę i kontakty z Galerią BWA poprzez realizacji indywidualnych wystaw. To dotyczy jego, Katarzyny Winczek, Benedykta Kroplewskiego. Tu za moimi plecami, w tej chwili może przełamana zielenią, istnieje łączka, na której zaprezentowano pracę pasma czy smugi, bo one to miały symbolizować, czyli uderzenie bomby w wzburzony kalisz. To był plener kalisz Portret Miasta. Pracę tę wykonał na wielometrowych pasmach polu tom z Belgii. I tu po raz pierwszy one oczywiście nie w takim dramatycznym wymiarze zostały zaprezentowane. Ważnym momentem w naszej działalności edukacyjnej był 2011 rok. Wtedy przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Alior Bank przy współpracy FACT i Narodowe Centrum Kultury. Konkurs polegał na stworzeniu propozycji, oferty dla aktywizacji środowiska lokalnego. Udało nam się przejść pierwsze eliminacje, projekt przeszedł do drugiej edycji i w drugiej edycji otrzymaliśmy nagrodę w 15 tysięcy na realizację projektu. Projekt, który zaproponowaliśmy, był to plener o nazwie Zielona Sztuka. Chcieliśmy zaprosić do niego dzieci, młodzież, które były aktywne twórczo, ale też osoby niepełnosprawne, dorosłych, tak żeby faktycznie ten przedział, grupy wiekowe były bardzo różnorodne. Thank you.
miejsce, jakie wybraliśmy, była to przestrzeń XIX-wiecznego kompleksu pałacowo-zamkowego w Gołuchowie. I tam do tego projektu zaprosiliśmy takie osoby jak pan Jarosław Kozłowski, Sławomir Kuszczak, Aleksandra Płocińska-Woldańska, Magda Grzybowska. Nasze działania polegały na działalności twórczej, na spotkaniach, rozmowach artystycznych, ale też wykładach. I ten pierwszy plener zapoczątkował kolejne plenery, które odbywały się w kolejnych latach. Następna edycja była w 2015 roku. Zaprosiliśmy do niej pana Artura Żmijewskiego. No i tutaj z racji tego, że warsztaty musiały być zorganizowane wcześniej, musieliśmy zakupić materiały, prosiłam zawsze osoby prowadzące o krótki opis, wstęp, jak te warsztaty będą wyglądały. Pan Artur bardzo długo nie chciał powiedzieć, co planuje zrobić z dziećmi. I w pewnym momencie padła taka propozycja, że chciałby przewieźć złom do parku i tamten złom, stare wraki samochodów, malować razem z dziećmi. No, ten pomysł niestety nie przeszedł, nie mogliśmy go zrealizować. Kolejnym była propozycja pomalowania drzew właśnie w przestrzeni Parku Gołuchowskiego. No, tu też nie mieliśmy zgody dyrektora OKL-u. I dopiero faktycznie po interwencji pani Małgorzaty Kazimierza, która akurat była dyrektorem galerii, otrzymaliśmy stare pnie drewna i z tego drewna mogliśmy skonstruować z panem Żmijewskim instalację. Tak zaczęły się plenery. Oczywiście powodzenie ich i to, że cieszyły się taką popularnością, zawdzięczamy świetnej kadrze, naprawdę wspaniałym ludziom, Natalii Czarcińskiej, Bogusi Krasowskiej, Adrianowi Kępie, Michałowi Mące, więc no jest to świetna ekipa. Bardzo to cieszy, że faktycznie te plenery toczą się swoim życiem, rozwijają się i nabierają tempa. Zielona sztuka to wakacyjna propozycja Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Miałam przyjemność pracować przy 4 edycjach tego przedsięwzięcia. Jednak 2 ostatnie edycje są mi szczególnie bliskie. Związane jest to z tym, że miałam okazję i wielką, wielką przyjemność współorganizować ten plener. Miałam okazję być kierowniczką tego pleneru, a także miałam okazję współorganizować, współkoordynować ten plener, organizować pracę artystów i młodzieży. Zielona sztuka to zupełnie wyjątkowa sytuacja. To rodzaj laboratorium, takiej przestrzeni, w której spotyka się młodzież, dzieci wraz z artystami, wybitnymi twórcami, którzy mają chęć podzielić się swoim doświadczeniem, warsztatem, swoją wiedzą z młodszymi adeptami sztuki.
Tematem dwóch ostatnich edycji Zielonej Sztuki była sztuka ziemi Land Art, który korzenie ma w latach 60. i 70., kiedy to artyści zaczęli działać poza instytucjami sztuki, kiedy zaczęli wychodzić w przestrzeń, ingerować w tę przestrzeń i szukać tych bardzo specyficznych relacji między człowiekiem a naturą, między kulturą a naturą. Co ważne, podczas pleneru poprowadziliśmy dwa bardzo ciekawe spotkania teoretyczne, a właściwie poprowadziła je zaproszona przez nas pani Małgorzata Paszylka-Glaza, kuratorka z Muzeum Narodowego w Gdańsku, która opowiedziała o źródłach, o korzeniach, a także o najważniejszych realizacjach z nurtu Land Art. Artyści zaproponowali rozmaite zajęcia. Były to zajęcia rysunkowe, zajęcia instalacyjne, zajęcia w przestrzeni parku, zajęcia, które w jakiś sposób bardzo specyficznie ingerowały w ten park, oczywiście nie niszcząc go. Były zajęcia z Arturem Żmijewskim. Podczas czwartej edycji pracowaliśmy nad kompozycjami, geometrycznymi kompozycjami w parku, takimi właściwie rzeźbami, instalacjami, które młodzież umieściła w przestrzeni parku. A w 2019 roku, podczas piątej edycji, pracowaliśmy nad ogromnymi, wielkoformatowymi tkaninami, które wymagały od uczestników nie tylko kreatywności, twórczości i takiego ciekawego, kreatywnego podejścia do pracy, ale również skupienia, koncentracji i pracowitości. Te tkaniny również zawisły w parku, co sprawiło, że w parku pojawił się rodzaj takiej tymczasowej galerii, takiej przestrzeni wystawienniczej, zupełnie poza instytucją. Do udziału i współtworzenia Zielonej Sztuki zaprosiliśmy wybitnych artystów, artystów sztuk wizualnych. Fotografa Michała Szlagę, artystę multimedialnego Artura Żmijewskiego, artystę związanego z ruchem Land Art Jarosława Koziarę, rysownika, artystę interdyscyplinarnego Mikołaja Polińskiego, a także Marię Stafyniak oraz fotografa Pawła Kulę. Oprócz artystów przeze mnie wymienionych, przez obie edycje Zielonej Sztuki współpracowali z nami artyści i edukatorzy związani z galerią. Pani Bogusława Krasowska-Kowalczyk, Marta Kościańska, Adrian Kępa i Michał Mąk. Na plenerze spotkała się młodzież z Polski i z Ukrainy, bowiem do projektu zaprosiliśmy kolecz artystyczny z Kamieńca Podolskiego. 10 osób, które przyjechało do Gołchowa i wzięło udział w zupełnie wyjątkowych warsztatach. I mam takie poczucie, że ta sytuacja międzynarodowego pleneru, tego kontaktu między dwoma kulturami, dwoma narodami była ogromną wartością tego pleneru. Bo plener to nie tylko warsztaty artystyczne, ale też dyskusje, rozmowy, wymiana doświadczeń i myśli. I podczas pleneru, w którym bierze udział zarówno młodzież z Ukrainy, jak i z Polski, no ma to swój wyjątkowy wydźwięk. Wszystkie warsztaty były tłumaczone przez tłumaczki języka ukraińskiego, które też były bardzo mocno zaangażowane w cały proces twórczy, który wydarzał się na plenerze. Ale tak naprawdę młodzież wcale nie potrzebowała tłumaczek, dlatego że fantastycznie porozumiewała się mieszanką języka polskiego, angielskiego i ukraińskiego. No i chyba tak w ogóle, ponad podziałami i ponad
barierami językowymi. Oprócz kwestii organizacyjnych, koordynacji całego pleneru, miałam niebywałą przyjemność poprowadzić dwa warsztaty. Podczas edycji czwartej, czyli w 2018 roku, mój warsztat dotykał zagadnień kamuflażu i mimikry. Natomiast w 2019 roku pracowaliśmy z przypadkiem i malowaliśmy obrazy właściwie bez użycia rąk, tylko wykorzystując wiatr i wodę i otaczającą nas naturę.